Hot 16 Challenge, what the fuck? To jest jakiś pornos czy tylko hashtag? Okej, dobrze, już wszystko wiem. To zróbmy to, bo goni nas cień. To oczywiście jest moja amatorka, jak to co robią panowie na stolkach. Nominację dostałam całkiem przypadkiem. Sikora poleciał za grubo z tematkiem. Dlaczego myślisz, że ja się nadaję? Ja nigdy nie grałam na fortepianie. Zaraz rozwinę skrzydła na mikrofonie i szczera nawika was tu pochłonie. Podchodzę do życia dość pragmatycznie, więc chęcią wypowiem się tu politycznie. Jesteśmy w czasie koronawirusa i widzę w tym potężnego plusa. To jest ta chwila, żeby pomyśleć nad życiem, zobaczyć, kto jest za ludźmi, a kto jest za PiS-em. Nie powiem wam, co myślę o PiS-ie, bo nie chcę później przeczytać w opisie, co to nie oni i jak są cudownie, a rzeczywiście są po prostu potwornie. W państwie polskim miała być demokracja, na razie we mnie rośnie tylko frustracja. Myślałam, że życie ludzkie jest najważniejsze, a jednak wybory weszły na pierwsze miejsce. Twierdzi, że jest wolność słowa, a jak patrzę, co robią politycy, to aż boli głowa. Uważam, że szczerość to jest podstawa. Trzymam się tego, nawet jak mam dostać bana. Chciał skończyć już syftem i fale agresji, bo wyszło za dużo mi tutaj dygresji. A jestem tu po to, żeby powiedzieć dziękuję. Dziękuję, że żyję, dziękuję, że czuję. Caluję mocno naszą służbę zdrowia. Walczą z syndromem tempo głowie. Czas ten leci nieubłaganie. Powiem wam tylko antysłoganie. Przydarzyć mi długo się może rozstanie. Powiedz dobre słowa na pożegnanie. To było moje, a ja wam dziękuję. I nominować bym chciała moją kochaną Kasię Serafinowicz, Doroty Boras i Serhieja Ciubyka. Kochani, macie 72 godziny. Przeczytała.